Dawaj. Lecimy, Gaster. Ole, kurde, gitara. Hej, cześć, z tej strony Xen. Witam was w kolejnym odcinku z gry Friday Night Funkin'. I witam was w modzie X-Event, który już wyszedł. Pełna wersja wyszła jego, więc naprawdę prosiliście mnie, żebym zagrał. I no, jakieś 20 godzin temu dopiero dosłownie wyszedł pełny tydzień. Także zaczynamy, zobaczymy jak tutaj leci to wszystko. Bez dalszych wstępów, lecimy. O, jestem pod... Co jest? Jestem boyfriendem w Undertale'u normalnie. Ale fajne. O kurde, no to już mi się podoba ten mod, naprawdę. Jakiś to komputerek jest za save options menu. PC... PC wykorzystuje XP-ka jeszcze. Panel kontrolny jest otwarty. A, i mogę wszystko sobie tutaj ustawiać, ale super! A tutaj co jest? Free play mod. I co tutaj? Mogę wejść? Kostka z grą jest załączona do starego TV. Super Smashing Fighters jest grany w tym momencie. A, i tu mamy free playa, dobra. Czyli widzę, że tutaj mamy trzy piosenki nowe. Gastera nawet mamy! O nie, musimy to zagrać, naprawdę. Dobrze, lecimy, zaczynamy. Ale jestem podjarany. I to jeszcze dopiero... światło cię oślepia. I to jeszcze jakieś 20 godzin temu wyszło. Nie, no po prostu... Super, idealne wyczucie czasu. A, i tutaj mamy... To jest easy, normal, hard. A, oczywiście pewnie ktoś się przyczepi, że mam punkty jakieś tutaj nabite na łych skorze. Nie, nie grałem w tego moda. Uwierzcie mi, naprawdę. Dobra, no to lecimy. Oczywiście harda. Trzeba Gastera zobaczyć. Gdzie ja jestem? Beep pop. O, rozumiem. Powiem ci mały sekret. Chciałem być... śpiewakiem, czy coś takiego... A, naprawdę myślisz? Także wystartujmy. O kurde, ale kim ty jesteś w ogóle? Bo nie jesteś ani Sansem, ani... Ale będzie trudne, coś czuję. Wybaczcie, że będę trochę mniej mówił, ale no... Trzeba się skupić, bo słyszałem, że to jest naprawdę ciężki mod. Ale piękna muzyka, naprawdę. Super ma te odgłosy. Jakie galaktyczne. Piękne, naprawdę. W ogóle w jakimś świecie jesteśmy, takim dziwnym, jakimś czarnym. Ale naprawdę jestem ciekaw Gastera. Ogólnie to też słyszałem, że jest Ink Sans. Właśnie chyba ten drugi to był Ink Sans. Jezu. No, będzie ciężko. Ale on ma fajne te dźwięki, naprawdę. Takie szklane, galaktyczne. Piękne. Piękny. Nie podoba mi się tylko dźwięk naszego boyfrienda, taki strasznie skrzeczący. Jestem ciekawa, jaka muzyka będzie przy Gasterze. No, fajna, fajna, naprawdę fajna piosenka. Jestem ciekaw, co będzie następnego. A jeszcze nie koniec! O kurde! Aż się wystraszyłem. Jak on śpiewa, ogólnie tak zamienia się w takiego jakby demona, czy coś. Widzicie? Tak normalny jest, ale... Tak to nie. O kurde! Jezus Maria, spokojnie! To jest pierwsza piosenka! Już mi się zlewa wszystko. A, moje oczy! O! Udało się!
Ale palce rozwala, naprawdę, piosenka. Wiesz co, o tobie ostatnio mówią. Bip, bip, skatabup. Zapomną o tobie. Bip. Zamienią cię czymś. Poddaj się. Ale kurde, instans depresyjny. O, widzicie, z tyłu Guster jest za nim. Ale czy, gdzie my jesteśmy? Jakieś bariery czasowe załamaliśmy, czy coś? No i ten typowy dźwięk naszego sansika. Nawet nie potrzebuję mikrofonu, widzę. W ręce niby ma, ale... słabo go używa. O kurde. Ojojojoj. No to będzie ciężkie. Nie sądziłem, że aż tak. O Jezu, o Jezu. O Jezu! Damy radę, damy radę. O Jezu! Jest, udało się. Boże. No. To jest chyba jeden z najtrudniejszych modów, które grałem. No nie, na patronik nie zrobię. O, koniec. Nie, fajne, fajne, naprawdę fajne. Jeszcze to menu, które tam zobaczyliście na początku, to jest po prostu świetne. Chyba to jest najbardziej dopracowany mod, jaki widziałem. Jak na razie. Świetne, świetne. Wiecie, takie cutscenki, jak normalnie w Undertale'u? Nie mów, że jeszcze będzie, proszę. O nie. O nie. Ale dziwne. Dziwnie mi się strasznie to gra. Proszę, uspokój się, ja już nie chcę. No ile? To ma tak dziwny rytm. O Jezu, o Jezu. Ja pierniczę. Nie, ale naprawdę dobrze się bawię na tym modzie. Ja ty. Co tu się dzieje? Te czwórki są najlepsze. Najbardziej satysfakcjonujące. O Jezu. Byłem przygotowany na slidery. Nie no, super jest ten mod. No, w topce się na razie utrzymuje moich ulubionych. O! To jest... cutscenka! A nie, idziemy sobie! Co jest? Mały, różowy pingwinek. Wygląda na to jak... na to, że... A, wygląda na to, że tak szybko rośnie, tak samo jak drzewo. Czemu my tu idziemy? Ale super! I to jest gierka świetna. Na tej ziemi jest jakaś gwiazda lśniąca. Nawet jeśli jest bezużyteczna dla ciebie, wypełnia cię determinacją. O nie, dobre. Dawaj mi. Jezu, się wystraszyłem tej. Ale dobre. Nie, ten kto to zrobił jest pieprzonym geniuszem. Guster. Nadchodzi. Dawaj. O kurde, jest Guster. Ho, ho. Nie, je... czemu Blue Ballsy mu się pokazały zamiast serca? O kurde, i ten jego język. Bip-bop? Ale super zrobiony, narysowany, widzicie? Niestety nie rozumiem tego, co on tutaj mówi. Możecie mi przetłumaczyć, jak znacie ten język, bo słyszałem tam, że są niektórzy ludzie, którzy znają ten język, więc... ja pierniczę. No jestem ciekaw. Dawaj. Lecimy, Guster.
Ole, kurde, gitara. Nie no. Jestem podjarany strasznie. Dawaj, lecimy. Boże, ale to będzie nawalanka. Świetna muzyka. U Incensa taka średnia była, ale tutaj ta pierwsza i ta trzecia, koks. I ta dziewczyna tam z tyłu, przy tym okręgu. Taka zmniejszona trochę. Ale super. Strasznie podoba mi się głowa tego gastera. Nie nadążam klikać tych czwórek. Nie no, dobry rok. Boże. Nie no, proszę, nie mów, że to jest koniec. Nie chcę, żeby to był koniec, błagam. Jak to będzie koniec, to się zawiodę naprawdę. Jest, no! Dobrze. Lecimy dalej. O Boże, już się boję. Zobaczcie, co tu się dzieje. Aż bujam głową cały czas, nie? Jesteśmy wypełnieni determinacją. Wygramy z tobą. Ja ty. Czy słyszycie tą gitarę? Tak trochę wchodzi w vibe Undertale'owy. O nie, wszystkie emocje wracają. O, no ewidentnie słychać taki Undertale'owy vibe trochę z tej gitary. Piękny. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie chcę spalić cały czas tego moda, bo... Ale no, zasługuję na to. Nawet nie jest jakiś taki, tak jak ten mat, target practice, powalony. Że się nic nie da zrobić, ale to jest taki wyważony poziom trudności. Jest trudny, ale fair. I to mi się podoba. Bo takie powalone poziomy to każdy sobie może zrobić. Że nie da się tego w ogóle przejść. Ale to jest naprawdę dobrze zrobione. Świetne. Nie wiem, jak oni zrobili w ogóle to menu, że możemy sobie łazić tam. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, ale szacun. Szacun. O! Przegrał. Nie wiem, co ty mówisz, czemu? Tak bardzo bym chciał wiedzieć, co ty teraz mówisz. I wygraliśmy chyba. Tak. No... Szczęka mi opadła po tym modzie, naprawdę. Nie spodziewałem się tak dobrego tego moda. Także no co mam wam powiedzieć, no dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że się odcinek podobał. Do zobaczenia i pa pa!